Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego serialu o świętym Michale Archaniele. I jak zawsze, ponieważ bez Boga ani do proga, rozpocznijmy modlitwą, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Wszyscy święci, archaniołowie, aniołowie, módlcie się za nami. Niech nas i czas tego spotkania błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pragniemy zgłębić tajemnicę najważniejszego z aniołów, świętego Michała Archanioła. I tak jak mówiłem, jest jedną wielką tajemnicą. Więcej o nim nie wiemy, niż wiemy. Ale chcemy wiedzieć jak najwięcej, tyle, ile objawił nam Pan Bóg. Bo to jest nam potrzebne do szczęścia i do wygrania życia. W poprzednim odcinku mówiłem o wyjątkowej pozycji i roli archanioła Michała. Nasz założyciel, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, pisze, że po zwycięskiej próbie święty Michał został ubogacony nową łaską jako uczestnik darów wcześniej nieznany i zajaśniał niezwykłym blaskiem nadprzyrodzonym, stając się najpiękniejszym, najpotężniejszym i w ogóle pierwszym spośród wszystkich duchów anielskich w niebie. Jedynie królowa aniołów przewyższa go świętością. To bardzo ważne słowa. Najpiękniejszym, najpotężniejszym i pierwszym. Po Matce Bożej ma drugie miejsce w niebie. On jest wodzem aniołów, ale jego królową i królową wszystkich aniołów jest Matka Najświętsza. Aniołowie są zawsze obok. Semper Deo adsiustunt i semper nobis adsiustunt. Sistere oznacza stać obok. Aniołowie nieustannie stoją obok. Obok Pana Boga, którego uwielbiają i kontemplują, i obok ludzi, którym służą. Tu jest wyrażona największa więź i zażyłość z Bogiem i z ludźmi. Im bardziej są na służbie Bogu, tym bardziej są uzdolnione służyć człowiekowi. Otwierając się na Boga, człowiek otwiera się na służbę innym. I tego nas uczy święty Archanioł Michał. Dalej czytamy w jednym z dokumentów papieskich piękne słowa Jana Pawła II, który mówi: aniołowie, uczestnicząc w życiu Trójcy poprzez światło, w momentach określonych planem Bożej opatrzności, są zaproszeni, aby uczestniczyć w planie zbawienia ludzi. Zadaniem dobrych aniołów jest ochrona ludzi i troska o ich zbawienie. Ich szczególnym zadaniem jest zwiastowanie z bliska i z daleka Bożego zamysłu i służenia wypełnieniu Bożych planów. Pan Bóg potrzebuje aniołów. Nie są stworzeni przez przypadek. Mają jakąś rolę do spełnienia wobec Pana Boga i wobec nas. Sami są szczęśliwi. Święci aniołowie są w niebie, cieszą się bliskością Boga, ale chcą nam, ludziom, pomóc uczestniczyć w tymże szczęściu. Święty Archanioł Michał. Kim jest? Jest aniołem niezwykłym. Do niego stworzono wyjątkową modlitwę.
litania do świętego Michała Archanioła. Można analizować każde wezwanie z tejże litanii. Jak go nazywają tutaj wierni? Książę przesławny, dzielny w walce, pogromca szatana, po strachu złych duchów. Dalej czytamy, że jest wozem wojska niebieskiego, zwiastunem Bożej chwały, jest zaszczytem nieba i radością aniołów, obrońcą dusz sprawiedliwych. Potem odkrywamy jego rolę wstawienniczą, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze. Jest wreszcie posłannikiem Boga, naszą tarczą w pokusach, stróżem i patronem Kościoła, chorążym zbawienia, aniołem pokoju, prowadzącym duszę do wiecznej światłości i wreszcie zwierzchnikiem w niebie. Oto jakie funkcje pełni. Dysponuje wielką mocą. Aniołowie są mocni, mają moc nad materią. Wiemy o tym z różnych fragmentów Pisma Świętego. Mogą dokonywać rzeczy nadzwyczajnych w świecie materialnym. Lepiej od nas wykorzystywać siły natury, bo mają ich głębszą znajomość. Mogą panować nad ludzką wyobraźnią, tworząc z niej wyobrażenia, nad naszymi uczuciami, wywołując emocje pozytywne lub negatywne, wpływać w sposób ponadzwyczajny na nasze zmysły w postaci zjaw, hałasów i tym podobne. Te przykłady niezwykłej mocy aniołów, także świętego Michała, w świecie materialnym spotykamy w Piśmie Świętym. Na przykład uwolnienie 3 młodzieńców od skutków ognia w piecu ognistym. Kto ich uratował? Anioł. Nadzwyczajne uzdrowienie Tobiasza. Kto się do tego przyczynił? Archanioł Rafał. Udzielenie sił uzdrawiającej wodzie sadzawki Betesda. O tym wiemy z Ewangelii świętego Jana. Odrzucenie kamienia od grobu Chrystusa. Uwolnienie Piotra z więzienia. Można to sobie wyobrazić. Spał. Nagle anioł zrywa kajdany z jego rąk, nóg, otwiera wszystkie drzwi więzienia aż po ostatnią bramę i wyprowadza go na zewnątrz, jest niezauważany przez strażników. Oto wielka moc aniołów. Nieraz w życiu ktoś mówi, że ktoś go ochronił od upadku, od tragicznych skutków, jakiejś kolizji drogowej. Nie mógł ktoś uczynić kroku do przodu, bo ktoś go przytrzymał za kaftan. No tak naprawdę nikogo z przodu nie było, ale rozpędzone auto przejechało tuż przed człowiekiem, który mówi to świadectwo. Ktoś go uratował, aby nie wpadł pod samochód. Ktoś inny przesuwa się i za chwilę sopel lodu spada w to miejsce, w którym wcześniej ten człowiek trzymał swoją głowę. Oto jak działają aniołowie. Pan Jezus mówi, że aniołowie mają wpływ na materię. Mogli go obronić, kiedy był aresztowany w Ogrodzie Oliwnym. Ojciec przysłałby legiony, aby uratowały Chrystusa, ale tego nie czyni. To jest wielka tajemnica, czemu Pan Bóg pewne rzeczy dopuszcza. Przed innymi człowieka chroni. Wiemy, że w wypadku Chrystusa realizowała się wola Ojca. Wpływ świętego Michała na materię. Może ktoś z nas tego doświadczył. W redakcji naszego czasopisma Tuż jak Bóg czytelnicy nadsyłają wiele świadectw. Zawsze ktoś mówi, że święty Michał go ochronił od niejednych perturbacji duchowych, ale nierzadko fizycznych. Święty Archanioł Michał jest aniołem walki. Widzimy to na tej figurze. Bardzo często przedstawiany jest jako wojownik w zbroi, z mieczem,
jak na tej figurze, nie jest jednak agresorem, lecz jest obrońcą. Nie jest oskarżycielem, prokuratorem, ale adwokatem. Czytamy w Apokalipsie świętego Jana, że diabeł jest oskarżycielem, oskarża człowieka przed Bogiem. O co nas oskarża? Jakby sadzał na ławie oskarżonych i mówił: oto człowiek, Panie Boże, tak go ukochałeś, umarłeś za niego na krzyżu, oddałeś życie, a on marnuje te łaski, nie zasługuje na Twoją obecność. Niech dołączy do nas, do upadłych aniołów. Takie oskarżycielskie hasła rzuca upadły anioł wobec człowieka. Oskarża go przed Bogiem. A święty Michał jest zawsze po naszej stronie. Jest jak rolnik, który prosi, aby człowiekowi dać kolejną szansę, przedłużyć czas miłosierdzia. Nigdy nie rezygnuje z walki o człowieka. Jest adwokatem. Jest zawsze dla nas przyjacielski. Jest nieprzyjacielem złego ducha, ale wobec człowieka zawsze pełni funkcję pomocną. Jest zawsze po naszej stronie. I chce być wzywany. To bardzo ważne. Święty Ojciec Pio uczył swoich dzieci, duchowych dzieci, żeby swojego anioła stróża przywoływali co najmniej 5 razy dziennie. I tak tego samego pragnie święty Michał. Jakby mówił: wołaj mnie, bo kto prosi, otrzymuje. Nie tylko raz, dwa razy dziennie, wołaj częściej. Nie tylko, gdy masz problemy, bo jak trwoga, to do Boga. Wołaj nieustannie. Wołaj, ja przyjdę z pomocą Tobie i innym. Dlatego czynimy to w taki sposób oficjalny, liturgiczny, na mszach świętych, na nabożeństwach, czy odmawiając modlitwę Leona XIII, ale także spontanicznie. Ktoś może zawołać: święty Michale, ratuj, święty Michale, pomóż, daj mi światło, daj siłę do walki z pokusą, prowadź mnie dobrą drogą. On jest po to, aby nam służyć, ale szanuje naszą wolną wolę. Jest dżentelmenem, niczego nie zrobi na siłę. Zaprasza nas do przyjaźni ze sobą, do więzi, która nie więzi, ale prowadzi do wolności dzieci Bożych. Na tej figurze z Gargano widzimy świętego Michała Archanioła w koronie. Skąd się wzięła ta korona? Trzeba sięgnąć do fragmentów biblijnych. Tak w ogóle Biblia mówi o świętym Michale Archaniele tylko 5 razy. 3 razy w księdze proroka Daniela, raz w liście świętego Judy i ostatni raz w Apokalipsie świętego Jana Apostoła. Będę nawiązywał do tych tekstów w tym i w następnych rozważaniach. Dziś pochylmy się krótko nad fragmentem z Księgi Daniela. Prorok ma spotkanie z aniołem i ten wypowiada do niego znamienne słowa. Rozdział 10, wers 12 i do 14 włącznie. Czytamy. Powiedział więc do mnie: nie bój się, Danielu. Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane. Ja zaś przybyłem z powodu Twoich słów. Lecz książę Królestwa Persów sprzeciwiał się mi przez 21 dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, aby udzielić Ci zrozumienia tego, co spotka Twój naród przy końcu dni, bo to widzenie odnosi się do tych dni.
o czym mówi tutaj anioł. Najpierw zwraca uwagę Danielowi, że ponieważ upokarzał się przed Bogiem i prosił, oto z pomocą zostanie wysłany do niego anioł. Jeśli Pan Bóg posyła do nas anioła, mam na uwadze też świętego Michała Archanioła, to jest to odpowiedź na naszą pokorę i na naszą prośbę. Przybyłem z powodu Twoich słów. I dalej jeden anioł mówi o drugim. Ten anioł, którego imienia nie znamy, opowiada o Michale Archaniele. To jest bardzo ważny fragment biblijny. Jak chcemy dowiedzieć się o kimś jak najwięcej, to musimy zapytać tych, którzy z nim żyją pod jednym dachem, jego domowników, bo oni znają go najlepiej. Znają wszystkie jego sekrety, słabości, lepsze i gorsze cechy. I tak należy spoglądać także na ten fragment. Anioł mówi o aniele. I co mówi? Przybył mi z pomocą jeden z pierwszych książąt. Jeśli anioł potrzebuje pomocy anioła, Michała Archanioła, bo sam z siebie nie ma tej mocy, by rozwiązać pewną sytuację, to co dopiero my? My także potrzebujemy pomocy Archanioła Michała. Anioł potrzebuje anioła. Dlaczego? Książę Królestwa Persów sprzeciwił mi się przez 21 dni. Bibliści mówią, że tu jest mowa o aniele, który pełnił rolę księcia Królestwa Persów. Doszło do sytuacji, kiedy tenże anioł posłany do Daniela nie mógł wypełnić swojej misji. I wtedy przybywa mu z pomocą Michał. I dalej czytamy, pozostawiłem go tam przy królach Persów. Czyli zadziałał jednorazowo, wyzwolił go, dał mu możliwość realizowania woli Bożej, ale mało tego, został zostawiony, aby był przy tym królu Persów, aby miał go pod kontrolą. Zobaczcie, drodzy, że na figurze z Gargano zły duch jest na łańcuchu, jakby jest pod kontrolą, jak pies na łańcuchu, może się poruszać tylko w obszarze, na którym mu pozwalamy. A więc Michał nie tylko interweniuje jednorazowo, on cały czas ma kontrolę nad pewną sytuacją. Dlatego warto mu się zawierzać i polecać mu to, co wymaga jakiejś stałej i konsekwentnej opieki. I czytamy jeszcze, Michał, jeden z pierwszych książąt. Wstępuje tutaj słowo książę. To samo określenie znajdujemy nieco później, w rozdziale 10, wersy od 20 do 21. Czytamy. I powiedział, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Ja jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. Teraz muszę znowu walczyć z księciem Persów. A gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia Michała. Piękne słowa i bardzo logiczne. Nikt nie może pomóc z wyjątkiem waszego księcia Michała. Nie ma takiego drugiego anioła jak święty Michał Archanioł. Tak mocnego, jakby był jakiś inny, to nie byłby w stanie pomóc, tylko on. Czyli to musi być wyjątkowy anioł w tej całej rodzinie aniołów, w tej hierarchii bytów stworzonych, tej wielkiej wspólnocie. Skoro dysponuje tak wyjątkową mocą i to jest podkreślone tak jasno i czytelnie w tejże księdze, jeden anioł mówi o Michale.
Nikt nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia Michała. I wreszcie w 12 rozdziale czytamy na początku: w owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Nastąpi wtedy okres ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. To jest jakaś wizja przyszłości. A co dowiadujemy się z tego fragmentu, z Księgi Daniela? Wystąpi wielki Michał. Tak by wejście na scenę. Michał, wielki książę, tak dosłownie mówi Biblia, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. To nie tylko książę, jak słyszeliśmy poprzednio, ale wielki książę. Wejdzie na scenę historii zbawienia, bo dzieją się rzeczy wielkie. Święty Grzegorz Wielki mówił, że kiedy święty Michał się pojawia w historii zbawienia, to dzieje się coś wyjątkowego, innego niż kiedykolwiek, w jakimkolwiek wcześniejszym momencie. Michał, wielki książę. Zwróćmy uwagę na pojęcie książę. Słowo książę kojarzy się z rodziną królewską. Wystarczy wspomnieć Wielką Brytanię. Książę nie jest królem, ale książę jest zawsze blisko króla i królowej. Święty Michał nie jest królem. Chrystus jest królem. Matka Boża jest królową, ale on jest blisko ich. I dlatego często obrazujemy go z koroną. Korona ma związek z królem. Jednak nie zastępuje króla, ale dzięki niemu przychodzi Królestwo Boże. Odchodzi królestwo ciemności. I o tym mówimy, chociażby modląc się w Ojcze Nasz. Przyjdź królestwo Twoje. I dzięki Jego działaniu jest więcej Królestwa Bożego. A Królestwo Boże to sprawiedliwość, miłość, pokój, radość w Duchu Świętym. On w tym kierunku prowadzi wszystkie dzieci swojego narodu. Tu jest takie określenie, że Jego jakby ojcowskiej troski jest opiekunem dzieci twojego narodu. Zresztą słowo opiekun pochodzi od słowa pater. Pater to ojciec, a więc ten, który się troszczy jak ojciec o dzieci twojego narodu. I to znamienne, że jedno z objawień na Gargano wiąże się z tym, że w tej grocie święty Michał zostawił swój ślad. I to jest ślad stopy dziecka. Jakby przypomniał, że nie jesteśmy niewolnikami, lecz synami. Że jesteśmy wezwani do życia w wolności dzieci Bożych. Że nie jesteśmy tymi, którzy muszą poddawać się działaniu złego. On doprowadza nas do nowej wolności. I ta wolność płynie od naszego Zbawiciela, od Chrystusa, bo ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Jeszcze jedno w tym drugim odcinku naszego serialu to szkaplerz świętego Michała Archanioła. Będę o nim mówił więcej w następnych częściach. Ale zwróćcie uwagę, że ma formę tarczy, a więc pełni tą funkcję ochronną. Jest jednym z sakramentaliów. To jest jakby ubranie się w szkaplerz ochronny. Za tym znakiem stoi żywa obecność świętego Michała. Kto się jemu powierza, jest przez niego chroniony. Można powiedzieć, wytwarza takie pole ochronne
przeciwdziałaniu złego ducha. On jest tym, który daje nam szczególną siłę wewnętrzną. Dlatego kto nosi szkaplerz, niech zawsze czyni to z wiarą, nie jako coś magicznego. Bo sakramentalia działają w oparciu o wiarę. Ale święty Michał chce być wzywany, dlatego noszenie szkaplerza jest związane z codziennym, obowiązkowym odmawianiem modlitwy, tak jak z egzorcyzmu prostego Leona XIII. I to uczynię na końcu tej konferencji. Pomyślcie dzisiaj o tym, co dla was uczynił święty Michał. Jak się wam dał poznać? Z czego was uratował? Z jakich opresji wyciągnął? Jakiej modlitwy wysłuchał? Może był wam tarczą w pokusach? Może przyszedł z pomocą w sytuacji beznadziejnej? Tak jak czytamy w Księdze Daniela. Bo są takie sytuacje, kiedy nikt nie może przybyć nam z pomocą. Nikt nie ma takiej siły, z wyjątkiem naszego księcia Michała. Wołajmy więc do niego wspólnie. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I jeszcze jedno, zapraszam was do lektury naszego dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym Któż jak Bóg, także w wersji anglojęzycznej The Angels Messengers from a Loving God. Chcecie wiedzieć więcej o świętym Michale a aniołach? Zostańcie z nami. Znakomite teksty, atrakcyjni autorzy, fascynujące historie. Któż jak Bóg? Thank you.